kto jest matką dziecka, ta sprawa jest oczywista i prosta. No to widać. Kobieta chodzi w ciąży, ma duży brzuch. Widać nawet, jak dziecko wychodzi z kobiety, jak ona rodzi to dziecko. No to... Ale kto jest ojcem dziecka? A, to jest w zasadzie sprawa zaufania. Kto jest ojcem dziecka, wie matka, przynajmniej powinna wiedzieć matka. I matka wskazuje dziecku ojca. Ten, kogo najbardziej kocham na świecie, kto jest mi najdroższy, on jest twoim ojcem. I ojciec też, kochając matkę, okazując miłość swojej matce, jakby dziecka utwierdza w tym. Tak, tak, ja jestem twoim ojcem, ja jestem twoim ojcem. Przypominam sobie taką sytuację, to było w Gronowicach. To jest wioska na Śląsko-Opolskim, niesamowity ornung. Wszystko poukładane, krowy czyściusieńkie, wymyte, stoją w oborze, firanki w oborze. Niesamowity porządek. Zaprosili mnie tam na odpust, po odpuście oczywiście obiad w jednej z rodzin. Przychodzę, jest tu nakryty, biały obrus. Proszę bardzo, zaprosili mnie do stołu. Podszedłem, usiadłem i ten mały Achim podbiega i mówi do mnie: proszę wstać, tak paluszkiem, proszę wstać. Boże, co tu robić? No, trzeba wstać, no. Trochę tak zauważyłem, że zachowałem się chyba jak burak. Stoję i czekam, co będzie dalej. Wszyscy stoją przy stole, cisza, spokój. Przychodzi ojciec, zajmuje pierwsze miejsce za stołem. W imię ojca i syna i chyba Vater Unser. Krótka modlitwa, potem nalał sobie zupę, podał wazę żonie, żona podała gościom, tak się rozpoczął obiad. W pewnym momencie ich córka Gizela podnosi rękę: tata, może coś powiedzieć? On powiedział: proszę bardzo, gadaj. Tak się rozpoczął rozmowa przy stole. Nie było wątpliwości, najmniejszej wątpliwości, nikt nie miał wątpliwości, kto w tym domu jest ojcem. I podobna sytuacja, po dwóch tygodniach byłem we Wrocławiu u swoich znajomych. Też tak w porze obiadowej przychodzę, dzieci obiadek jedzą w salonie, Kaśka serwuje im tam ziemniaczki, suróweczka, tak okiem rzuciłem, schabowy też. A tymczasem Wojtek siedzi w kuchni i na lodówce tak coś tam je, jakieś odpadki z dnia wczorajszego, jakieś resztki bigosu. No ja zacząłem rozmawiać z Wojtkiem, tak, trochę tak ta rozmowa się nie klei. No ale dzieciaki niezbyt dobrze się zachowują tam w pokoju, są niegrzeczne, zaczynają krzyczeć coś tam. W końcu zaczynają się rzucać ziemniakami i ta Kaśka krzyczy do niego: Wojtek, no powiedz im coś, no uspokój ich jakoś, no Wojtek, czy ty jesteś ojcem, czy nie? A ten Wojtuś spokojnie dalej sobie pałaszuje ten obiadek na tej lodówce i nic nie był w stanie zrobić. Kim on był dla tych dzieci? On dla tych dzieci był utylizatorem odpadków na lodówce. To wszystko. Nie był w stanie zareagować. Ja wtedy zrozumiałem, że te dzieci w zasadzie były półsierotami. Kaśka jakby zapomniała wykreować dla tych dzieci ojca. Bo ojca trzeba wykreować. Ojca może wykreować matka. Potem tego ojcostwa mogą bronić dzieci, jak ten mały Achim. Mężczyźnie samo trudno zająć tak pierwsze miejsce za stołem. Samemu o niego zawalczyć. A jeszcze, im z faceta większe kalesony, to tym więcej wysiłku powinna włożyć kobieta, aby wykreować go na ojca swoich dzieci. No bo przecież to w końcu to ona im takiego ojca znalazła.